Witam serdecznie. Ten filmik będzie dotyczył interpretacji wykresów funkcji. Powiem o tym, jak odczytywać i interpretować informacje przedstawione za pomocą wykresów funkcji, jak wykorzystuje się wykresy opisujące zjawiska występujące w przyrodzie, gospodarce, życiu codziennym. Zapraszam do wysłuchania. Na wykresie przedstawiono temperatury powietrza mierzone w ciągu jednej doby, w zależności od czasu mierzenia. Temperatury mierzone co godzinę. Te zaznaczone punkty to właśnie odpowiadające wielkości tym temperaturom. Natomiast połączono te punkty wykresem. Otrzymany wykres jest wykresem funkcji. Patrząc na ten wykres, możemy odczytać, kiedy temperatura rosła, będą to linie wznoszące, od 5 do 6 godziny oraz od 9 do 15 i kiedy malała, linia wtedy opada wykresu. Będzie to od godziny 15 do 17 i od 19 do 24. Temperatura wynosiła 0 w godzinach 10 i 23. Możemy też odczytać, kiedy była najwyższa temperatura. Było to o godzinie 15 i temperatura wtedy wyniosła 9 stopni Celsjusza, a najniższa temperatura była od godziny 1 do 5 i wynosiła minus 2 stopnie Celsjusza. Interpretując ten wykres, możemy stwierdzić, jaka to była pora roku, bądź wczesna wiosna, bądź późna jesień. Rano temperatury przymrozkowe poniżej zera, w południe około godziny 15, najwyższa temperatura 9 stopni Celsjusza. W ostatnich tygodniach wiele się słyszy o katastrofie w Japonii, o tsunami. Co to takiego? Jest to wielka fala powstająca na wybrzeżu oceanu na skutek trzęsienia ziemi. I na wykresie obok mamy zależność drogi od czasu dla tsunami, które miało miejsce w grudniu 2004 roku na Oceanie Indyjskim. Przyjrzyjmy się, jak prędko rozprzestrzenia się taka fala. Z wykresu możemy odczytać, że 2,5 km pokonuje w ciągu 10 sekund. Możemy też policzyć prędkość fali w kilometrach na godzinę. 2,5 km na 10 sekund. Wobec tego, jeśli godzina to 3600 sekund, więc pomnożę licznik i mianownik przez 360 i otrzymuję 900 km na godzinę. Imponująca, prawda? Na kolejnym wykresie przedstawiono odległość turysty od domu w czasie jego pieszej wędrówki. Patrząc na ten wykres, możemy odpowiedzieć na wiele pytań, między innymi: ile razy turysta odpoczywał i jak długo? Będą to te linie poziome, kiedy odległość od domu się nie powiększa, czyli między godziną 9:30 a 10:00 odpoczywał pół godziny, między godziną 12:00 a 13:00 godzinę. Ile kilometrów przeszedł? No i patrzymy na wykres, dokąd sięga linia. No, przeszedł 12 kilometrów w ciągu tej wędrówki. Kiedy wędrował najszybciej, a kiedy najwolniej? Najszybciej wędrował od godziny 8 do 9:30, kiedy wykres jest najbardziej stromy, a najwolniej na końcu wędrówki, od 13 do 15, kiedy wykres wznosi się łagodnie. Możemy też policzyć prędkość turysty w poszczególnych etapach. Na początku wędrował z prędkością 4 km na godzinę, bo od 8 do 9 godziny przeszedł 4 km, a pod koniec wędrował z prędkością 1 km na godzinę, bo od 13 do 14 przeszedł 1 km. Tak interpretujemy wykresy funkcji. Wiele innych wykresów spotkacie w swojej nauce. Życzę powodzenia w interpretacji. Zapraszam do rozwiązywania zadań testowych.